Powiem wam, że... Nie, powiem wam, że... Że powiem wam, że najtrudniej jest zacząć, kurwa. Jest rok 1940. Druga wojna światowa trwa w najlepszym. I na Wyspach Brytyjskich siedzi sobie premier Winston Churchill i myśli tak. Nie będzie tak łatwo pokonać Hitlera. I postanowił sobie, że powoła taką specjalną grupę sabotażową, która będzie się nazywała Special Operation Executive. On lubił takie jakieś tajemnice, zagadki, coś. Mówi, ale jak tam będziemy się nazywać tak oficjalnie, bo nieoficjalnie to wiemy. Union Trading Company, sir! Powiedział mu taki powołany na szefa. Hugh Dalton. No więc będziemy handlować wszystkim, no tam będziemy sprzedawać broń, materiały wybuchowe, terrorystyczny know-how. Będzie dobrze, a przede wszystkim będziemy mieli superagentów. Po tym wszystkim Churchill sobie tam wyjął cygaro, kolejne, bo on non-stop jarał te cygara. Zapalił cygaro i powiedział, no dalej już, dalej. Kurwa, Hugh, po chuj tak stoisz? Idź tam tą Europę. Podpalaj to wszystko. Podpalaj to. Co jest w tej historii najważniejsze? Że te fiuty angolskie nie wzięli pod uwagę, że w 1943 roku zdarzy się im się to wszystko pierdolić, ponieważ Niemcy mieli tak zwane boty, czyli łodzie podwodne. Churchill wezwał u siebie szefa sekcji polskiej, bo myślał, o, Polacy sobie z tym poradzą. Szefa sekcji polskiej, ten SOE, czyli Special Operation Executive, Harolda Perkinsa, i mówi tak, wiemy, że Niemcy gdzieś produkują U-boty. No kurwa, szapoba. Ale nie wiemy gdzie. I ty masz się tym zająć. Perkins powiedział, yes sir, oczywiście. Wezwał do siebie kogo? Podpułkownika polskiego Michała Protasewicza. Był taki człowiek. I ten Protasewicz powiedział tak. Nie ma problemu, zajmiemy się tym. I po spotkaniu z nim wezwał do siebie, to jest taka typowa psychologia, wezwał do siebie cichociemnego Bolesława Jabłońskiego, pseudonim Emma. Mówi, Emma, musisz mi powiedzieć, gdzie Niemcy produkują U-boty. No ale... halo! To jest raczej niemożliwe, no przecież to jest super tajne. No Michał, no kurde, daj spokój, no przecież wiemy, że to jest niemożliwe. No, dobra, wykonać, tak jest. No wojna, rozkaz jest rozkaz. No więc ten Bolesław Jabłoński, pseudonim Emma, udał się w maju 1943 roku do Polski. Tam założył swój sztab i kombinował, jak to rozpatrywać tych Niemców, gdzie oni mają te najbardziej tajne swoje bazy produkcji U-botów. I nagle w tym sztabie pojawia się cudowna, piękna, młodziutka, 17-letnia Halina Schwarz. Halina Schwarz była tak cudowną dziewczynką, że wszyscy ocipieli. Po prostu wszyscy faceci, którzy ją zobaczyli, ocipieli i wlepiali gały w nią. I ten Jabłoński Emma postanowił jednak dżentelmeńsko zagaić i powiedział, czego tu szukasz? Bo ja słyszałam, że wy tutaj tych U-botów niemieckich szukacie. U-botów niemieckich? Ty głupia, skąd wiesz? Ja i tak jadę do Hamburga, to mogę wam tam sprawdzić wszystko.
ale nasza Halinka, 17-letnia, przypominam, młodziutka dziewczynka, pojechała kolejką do tego Hamburga i postanowiła to sprawdzić. No i wylądowała w tym Hamburgu, no nudy. Pojechała, poszła sobie na plażę, pochodziła w lewo, pochodziła w prawo, odciskała stopy, wyłowiła żółwie i nagle, ni stąd, ni zowąd, zjawia się jakiś niemiecki marynarz i mówi do niej: a panienka tu sama? No nie no, sama jestem tam, znaczy ciocia tam. Ciocia poszła, ale wróci zaraz. No to, panienko, mamy przynajmniej chwilkę. Ale dosłownie, chwileczkę, panie. Mów mi Hans, nie? I się okazało, że ten koleżka był na imię Hans i był w ogóle marynarzem niemieckim, który pracował w porcie w Hamburgu. No i od słowa do słowa, nie wiadomo kiedy, Halinka znalazła się na jego motorówce. I ona gra głupa, bo to był nasz szpieg, nie? I Halinka: ojejku, ale pięknie tu. No tak, to jest mój Hamburg, no to jest moje miasto, ja tutaj każdy kąt znam, no ten kąt znam, tamten kąt znam, to wszystkie kąty znam. O Boże, a to jest ten magazyn? Halina, ale to nie jest żaden magazyn, to jest po prostu budynek maskujący, no to wiesz, tylko ja nie bardzo mogę o tym opowiadać, rozumiesz, o co chodzi. A tak, ja wiem, to jest tajemnica wojskowa, tak, budynek maskujący, dobrze, ja wiem, wy tutaj robicie te maski, tak, maski robicie. Te... Mówi, no Halina, no jakie maski, no my tu nie, my tu statki reperujemy, no statki, no statek już była, naprawiamy. O Boże, ty Hans, jak ty opowiadasz w ogóle o tym wszystkim, ty jesteś w ogóle mądry, Hans. No Hans się rozchodził, ściągnął koszulkę, no bo jemu chodziło tylko o jedno, ściągnął koszulkę i zaczął pokazywać jej tatuaże, że nie taki męski. Jezu, ale ty masz te tatuaże? Gdzie to zrobili? Pewnie w tamtym budynku. Jaki budynku? Hali, hangar jest, hangar. O Boże, hangar, a to jest hangar w ogóle? W tych hangarach to my wtedy kontrtorpedy robimy. Halina, błagam cię, ty widziałaś jakieś torpedy? Błagam cię, mogę ci pokazać torpedy? O nie, nie widziałam żadnej torpedy nigdy, ale co powinna? Halina, ja ci pokażę tą torpedę. Halinka, pozwól, już nie gadaj o tym. No dobrze, to pokaż tą torpedę, no Boże. Ale ty bluzeczkę masz, Halina. Nie jest ci gorąco, Halinka? Zrozumiałaś, że ten Niemiec obrzydliwy. Chciałbym już zebrać. Mówi, dobra, rozbiorę się dla tego obrzydliwego mięca. Nie. No dobra, Halina, chodź na drinka. No dobrze, pojedziemy na drinka. Ale czekaj, Hans, jeszcze jedno. Hans, powiedz mi tylko to wielkie, co tam jest. Halinka, zanim ci odpowiedź, zatańczymy, nie? Zatańczymy. Halina mówi tak, no ale miałeś powiedzieć, co to jest. Dobra, weź już nie pierdol, powiem ci, ale jedziemy na drinka. Halina, to są nasze parkingi dla ubogich. Okazało się, w ciągu pół godziny ta 17-letnia kobieta, Halina Schwarz, miała w głowie cały plan hitlerowskich, najbardziej tajnych, strzeżonych fabryk. Jakich? Tajnych. Najbardziej strzeżonych tajnych fabryk, ale w nocy z 24 na 25 maja, nicy, ale w nocy 43 roku nadciągnęło tam 800 bombowców rakiet i oni spuścili chuj bomb na ten Hamburg. Zatopili wszystkie uboty, spalili te fabryki, magazyny, całe miasto spalili, mało tego. Zrobili jeszcze zdjęcia z tej palonej nocy, żeby pokazać jej Churchillowi. No Churchill tak spojrzał na te zdjęcia i mówi: o. No i wszyscy patrzą w nią. Panie Churchill, naszym zdaniem
od tego palenia można odpalić cygaro. Dokładnie nie zrobiło o trzeci. W każdym razie, od tej pory chuj tam z nimi. Niemcy, jak stracili te wszystkie uboty, nie byli w stanie już atakować tych wszystkich aliantów, którzy przez Atlantyk przeprowadzali te konwoje morskie do ZSRR. Dzięki temu, między innymi, dzięki temu udało się przeprowadzić drugą wojnę. I dzięki naszej polskiej hali Schwarz ocaliliśmy wiele istnień ludzkich. No i chuj, no i cześć.